Dzień dobry, Michał Kolanko. Zaczynamy Rzecz o Polityce. Dzisiaj ten poniedziałkowy poranek. Jest z nami europoseł Platformy Obywatelskiej Róża Thun. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Pani poseł, czy... Nie pytam, co powinno się... Czy polityka się zmieni po tym, co wydarzyło się w Gdańsku, ale co się zmieni? Bo wydaje mi się, że mówienie, że coś musi się zmienić. Pytanie, co możemy zrobić? No wszyscy możemy coś zrobić rzeczywiście i musimy coś zrobić, bo ten testament Pawła Adamowicza, on jest dla nas wszystkich. To znaczy, my musimy na serio potraktować, może powiedziałabym, swoje obywatelstwo polskie, obywatelstwo unijne. Musimy się, każdy z nas, nie lubię tego, wy musicie nareszcie coś zrobić, jak mówią do nas polityków. My musimy wszyscy razem coś zrobić, ale to znaczy zaangażować się porządnie w życie społeczne, w życie publiczne, w życie polityczne w Polsce. I to nie jest tak, że polityka dotyczy tylko polityków. Tę politykę uprawia każdy obywatel. Jak obywatel nie będzie zainteresowany z organizowaniem tej przestrzeni publicznej, w której my wszyscy razem żyjemy, to na pewno nie będzie lepiej. Ale też jest tak, że prezydent Adamowicz był osobą, która jasno stawiała pewne wartości europejskie, praworządność, tak, i tak dalej. Ale z drugiej strony i pytanie, jak one się mają do tego testamentu? To znaczy, czy na przykład to jest 4 czerwca powinien być jakąś ważną datą dla... 4 czerwca jest ważną datą. Ważniejszą niż była, bo z tego, co słyszałem premiera Donalda Tuska, który mówił, że Paweł Adamowicz prosił go o pomoc przy wsparciu organizacji obchodów 4 czerwca. Tak. Nie, 4 czerwca jest datą niezwykle ważną. Po prostu to jest jedna z najważniejszych dat w historii Polski. Tylko to, że niektórzy ważność tej daty umniejszają, to jest inna sprawa. Ale jak będzie w tym roku? Będzie ważniejsza? Ona ważna będzie tak samo, tylko zależy, jak my ją będziemy obchodzić, bo jej waga tej daty się ani nie zwiększa, ani nie zmniejsza. To jest jedna z najważniejszych dat. Teraz od każdego z nas zależy, czy będziemy chcieli to pokazać, jakie to jest ważne, prawda? I czy będziemy chcieli włączyć się poważnie, i to nie od 4 czerwca, tylko przynajmniej od dziś, od tej chwili włączyć się poważnie w nurt ratowania demokracji w Polsce, ratowania naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Weźmy sobie to do serca, że to nie zależy od kilku polityków, tylko to zależy od każdego z nas. I możemy to pokazywać, jak ważna dla nas jest demokracja, przestrzeganie prawa, szanowanie polskiej konstytucji, członkostwo w Unii Europejskiej. Możemy to pokazywać codziennie i demonstrując to przy każdej okazji, ale tak samo przede wszystkim poważnie przygotowując się do wyborów i biorąc udział w tych wyborach i głosując odpowiedzialnie. To jest pytanie, ale wracając jeszcze do soboty, pytanie, jak pani odebrała te słowa bardzo przyjmujące ojca Wiśniewskiego? Do kogo one były skierowane? No pewnie, że one były skierowane do wszystkich, ale one na pewno dotyczą przede wszystkim, i on ich miał na myśli, tych, którzy odpowiadają za przestrzeń publiczną, prawda, za informacje, za, wie pan, którzy naszych, pana, moich, wszystkich, którzy nas oglądają, formułują tezy prawdziwe albo ohydnie fałszywe i niestety bardzo często w tak zwanych publicznych mediach, my nie mamy w tej chwili mediów publicznych, sieją nienawiść i wmawiają ludziom, że jedni są częścią polskiego społeczeństwa, a inni nie, że jedni są porządni, a drudzy zdrajcami i tak dalej. I ojciec Wiśniewski, no widać, z jakim bólem on o tym mówi. Muszę przyznać, że ja też mówię o tym ze strasznym bólem. Ale oczekuje pani teraz, jest poniedziałek, zaczyna się nowy tydzień. Oczekuje pani, no nie wiem, dymisji Jacka Kurskiego? Ja tej dymisji oczekuję od momentu powołania, prawda? Ja oczywiście, że oczekuję, nie tylko sam Jacek Kurski tutaj nie uleczy niczego. Tam trzeba po prostu wszystko zmienić w tych mediach, za które my wszyscy płacimy. Bo no, niektórzy ludzie nie płacą abonamentu, prawda? Czy coraz więcej osób nie płaci abonamentu. Ale ta telewizja jest finansowana z naszych podatków. Czy my się zgadzamy na coś takiego? Żeby robić ohydne filmiki za nasze pieniądze? Żeby opowiadać obrzydliwe, nieprawdziwe, kłamliwe
rzeczy, żeby dzielić cały czas społeczeństwo, to jest coś okropnego. Nie tylko telewizja, prawda? To się dzieje z wielu stron. Przyzwolenie jest nieprawdopodobne. Prokuratura nic z tym wszystkim nie robi. Bezkarność jest po prostu niewyobrażalna. Czyli uważa pani, że na przykład nowa ustawa o mowie nienawiści, czy w ogóle osobna ustawa taka w Niemczech była rok temu przyjęta, czy ponad rok temu, czy coś się zmieni? Czy... Ja nie wiem, czy to się ustawami załatwia. My mamy przecież prokuraturę, policję, sądy. No, mamy rząd, który w tej chwili przejął kompletnie telewizję tak zwaną publiczną, prawda? To można bez ustawy wszystko załatwić, tylko że musi być chociaż trochę dobrej woli, chociaż trochę poczucia odpowiedzialności ze strony tych, którzy odpowiedzialni są dzisiaj za przestrzeń publiczną. Premier Morawiecki mówił wczoraj, że to, co się wydarzyło, powinno być przełomem i że szanując siebie, szanujemy Polskę. To chyba jest krok w takim razie w dobrą stronę. Nie wiem, ja chcę zobaczyć jakiekolwiek fakty. No, ja nie wiem, czy on do tych Wierzchosławic pojechał po to, żeby pokazać, jak strasznie chce łączyć, czy po to, żeby PSL-owi odbierać Witosa, prawda? Więc nie wiem, czy PSL tak się bardzo cieszył, że on tam był obecny, już nie mówiąc o tym, że myli mu się Witos z Dmowskim, co trochę jest niefortunne, ale... Aż w dodatku pani Mazurek nie tak dawno temu powiedziała, że PSL trzeba zmieść z powierzchni ziemi. Więc potem tak przechodząc sobie nad tym, najpierw padają z jego rzeczniczki, mówiąc skrótowo, słowa takie, że trzeba PSL zmieść z powierzchni ziemi, a potem premier jedzie do Wierzchosławic i mówi, że musimy ucywilizować, czy jak on powiedział, właśnie zmienić dyskurs publiczny. To niech powie konkretnie co, jakie kroki zamierza podjąć, dopóki ja nie zobaczę konkretnych kroków. Konkretnych zmian, konkretnych czynów, to w ogóle w to nie wierzę. A jak pani sądzi, jaka teraz będzie... W ogóle w to nie wierzę. Jak prokuratura się nie ruszy w sprawie tego hejtu, to ja nie wierzę w to, że jest jakaś dobra wola. Minister Brudziński na przykład na Twitterze kilka dni temu ogłaszał kolejne zatrzymania osób, które groziły politykom w Polsce. To już było po tragedii w Gdańsku. Na swoim własnym przykładzie tego nie odczułam. Zgłaszam również do prokuratury okropne rzeczy i groźby bardzo konkretne, które są opisane pod moim adresem. Na razie żadnych efektów tego nie widzę. Już nie mówiąc o tym, że sprawa wieszania nas w Katowicach została odłożona o pół roku, nie wiem po co, skoro widać, ci ludzie są sfotografowani, znani widocznie, jeżeli prokuratura sobie nie potrafi dać, nie wiem ile czasu już minęło z taką sprawą rady, no to dlaczego właściwie ktokolwiek ma się czuć, jak powiedzieć, oni się czują kompletnie bezkarni, ci ludzie, siejąc nienawiści i hejt. Pytanie też, czy ta tragedia zmieni coś, jeśli chodzi o... Wiem, że to może zabrzmieć dziwnie, ale czy zmieni coś, jeśli chodzi o strategię, czy o może dalsze podejście opozycji? Bo przed... Ale do czego? Do wyborów na przykład, czy będzie szybsze, większe zjednoczenie opozycji? Znaczy, powinno być? Zjednoczenie opozycji no, musi być, prawda? Znaczy, co to znaczy opozycji? Musi być jedność ludzi, którzy poważnie myślą o demokratycznej Polsce, szanującej prawo, nie łamiącej konstytucji, o Polsce mocnym członku w Unii Europejskiej. My musimy iść jednym frontem, dlatego że to jest najważniejsze. A potem wewnątrz tego jednego frontu, który chce poszanowania prawa, niezależnego sądownictwa, niezależnych mediów, szacunku do konstytucji, do obywatela, szacunek do obywatela by nam się bardzo przydał. Nie mówienie obywatelowi, czy jest członkiem polskiej społeczności, czy nie jest, prawda? Wykluczania ludzi, dzielenia na sorty. Ludzi, którzy uważają, że tak być nie może, że chcemy jednego społeczeństwa, chcemy wspólnego społeczeństwa, chcemy poszanowania prawa i chcemy mocnego członkostwa w Unii Europejskiej, chcemy być obywatelami europejskimi, my musimy iść razem. A potem wewnątrz, oczywiście między nami są jakieś różnice, ale my musimy iść wszyscy razem. Ten wspólny front... Ja bym powiedziała, to dotyczy całej Europy. Wszędzie jest tak samo. Ten wspólny front, do tego jeszcze przejdziemy, ale pytanie, ten wspólny front powinien być już na wybory europejskie? Ja bym bardzo chciała, muszę przyznać. Nie wiem, czy to się uda, bo to jest, łatwo się o tym mówi, a potem jak przychodzi co do czego, jest bardzo, no są różne indywidualne ambicje i pomysły na rozwiązywanie problemów.
liczenie głosów, ja nie jestem taką specjalistką, liczenie mandatów i tak dalej, i tak dalej. I bardzo trudno jest ten front zrobić. Bardzo łatwo się politykom mówi, jednoczcie się, ale no wiemy, jak może to jest we własnej rodzinie. Pamiętam, w tym studiu był kilka tygodni temu Michał Szczerba, poseł Platformy, i mówił o tym, że potrzebny jest może jakiś okrągły stół opozycji, może nie tak niewielki jak ten, ale przy którym teraz siedzimy, ale większy okrągły stół. Tylko, że okrągły stół, to nam się kojarzy, prawda, z okrągłym stołem, kiedy wychodziliśmy z komunizmu, i to rzeczywiście był fenomenalny sukces, ale wtedy rzeczywiście były dwa bardzo wyraźne fronty. My w opozycji nie mamy żadnych takich bardzo wyraźnych frontów. Idziemy w grupach mniejszych lub większych trochę osobno, ale w sumie idziemy... Tak bardzo z grubsza patrząc, idziemy w tym samym kierunku. Jednak tym ludziom, którzy dzisiaj są w opozycji, chodzi o to, żeby Polska rozwijała się dalej, rozwijała się, przestrzegając prawo w Unii Europejskiej. Więc to nie jest kwestia okrągłego stołu, ale ja jednak myślę, że no nie wiem, czy zdążymy już na wybory europejskie, ale na wybory parlamentarne mam wielką nadzieję, że wielki, wspólny front demokratyczny ludzi, którzy chcą szacunku dla prawa i Polski dobrze zarządzanej, właśnie bez dzielenia społeczeństwa i bez tego hejtu makabrycznego, który widzimy, do czego może doprowadzić, bez tego zakłamania tak samo, bez robienia z wypadku zamachu, a z zamachu wypadku, prawda? To tego nie można robić po prostu. I tutaj myślę, że jest naprawdę bardzo dużo ludzi, którzy to widzą i rozumieją. Ja bym bardzo chciała, żebyśmy szli wspólnym frontem już do wyborów europejskich. Ale pytanie też o wybory europejskie w tym kontekście całej Unii Europejskiej, bo politycy PiS lubią ostatnio powtarzać, że oni się zbliżają do głównego nurtu w Unii Europejskiej, bo ten główny nurt staje się bardziej prawicowy. Taka jest mniej więcej w skrócie teza. Tak. Dlatego stąd też Salvini, stąd też mówienie o tym, o poszerzeniu grupy EKR i tak dalej. Pan co, i tak ale to dalej. Jest takie gadanie. No, i co z tym Salvinim? Przyjechał Salvini i wyjechał. I przecież co z tego wynikło? To politycy PiS twierdzą, że nie było żadnego porozumienia. Salvini wydaje się, że no, trochę inaczej widać, to no nie, ale mówi. Nie było ani żadnego wspólnego komunikatu, ani nie widać żadnego wspólnego programu. Nic z tego nie wynika. Nacjonaliści, populiści, egoiści zawsze ciągną w swoją stronę. Salvini już próbował parę razy się dogadywać z Austriakami czy z Niemcami, z tymi konserwatywnymi partiami w sprawach uchodźców i nic z tego nie wynika, prawda? Z ministrem spraw wewnętrznych w Austrii, z CSU, ministrem spraw wewnętrznych w Niemczech, nic z tego nie wynikło. On się oczywiście z Kaczyńskim też nie dogada, dlatego że to nie są ludzie, którzy chcą budować wspólnotę, tylko to są ludzie, którzy... Każdy chce iść osobno. Oni sami mówią o tej Europie ojczyzn. No to jak Europa ojczyzn, no to nie wspólnie, prawda? To każda ojczyzna ciągnie w swoją stronę i najsilniejsza wygrywa. A my chcemy wspólnoty. Więc z tej wspólnoty z tego nic nie wyniknie. A wyobraża pani sobie taki scenariusz, w którym Prawo i Sprawiedliwość, bo o takim scenariuszu też się czasami słyszy, wstąpiłoby do Europejskiej Partii Ludowej? To w ogóle jest możliwe? Europejska Partia Ludowa przede wszystkim to są... Europejska Partia Ludowa jest, przynajmniej staramy się o to jak najbardziej, musi jednoczyć partie, które przestrzegają prawa. Mamy wielki problem z tym, że Fidesz i że Orban są właśnie w tej grupie chadeckiej i bardzo wielu europosłów się temu bardzo wyraźnie już w tej chwili sprzeciwia. No to jest inna trochę dyskusja, ale ja sobie kompletnie nie wyobrażam, żeby przedstawiciele takiej partii, którzy są de facto antyeuropejscy, to znaczy łamią wspólne prawo europejskie, łamią prawo polskie, wyraźnie to demonstrują, że nie szanują własnej konstytucji, dla których słowo federalizm jest po prostu płachną na byka i robią z tego federalizmu jakiegoś diabła, a chadecy mają w swoim statucie federację europejską, prawda? I co to znaczy ta federacja? Znaczy harmonizacja prawa. To czyli znaczy, żeby, PiS, żeby pan mógł sobie pracować i na tych samych prawach w każdym kraju jeździć, kupować, sprzedawać i tak dalej, prawda? Czyli no też, żeby nie było też kwestia na przykład, o której pani
bo pani zabiegała w Parlamencie Europejskim, czyli roamingu, bo też chyba stopniowo już zlikwidowany. No już jest zlikwidowany, ale tak samo, żeby panu nie sprzedawali gorszych produktów, nie sprzedają gdzie indziej i tak dalej, żebyśmy mieli dobrze funkcjonujące wspólne prawo. PiS tego nie chce. PiS ciągle mówi, że my musimy sami dla siebie i że będziemy tutaj robili tą Europejczyznę. Ja chcę tylko podkreślić, że im bardziej jesteśmy podzieleni, tym Polska jest słabsza na arenie międzynarodowej, prawda? Sami jesteśmy o wiele za słabi. A jeszcze pamiętajmy, że mamy Rosję pod bokiem i że Putin u nas miesza. Ale pytanie też, jak się zmieni Parlament Europejski po tych wyborach? Bo znowu wrócę do tych, bo politycy PiS też mają taki przekaz, że będzie bardziej konserwatywny, bardziej prawicowy. Ale i to przez jest, to no, ich, tak. ich wpływ na Parlament Europejski będzie rósł, no bo ten Parlament Europejski się zmieni. To, co uprawia PiS, to nic nie ma z konserwatyzmem do czynienia, prawda? Konserwatywny to nie znaczy nienawistny, łamiący prawo, antywspólnotowy i tak dalej. Konserwatyści, tacy jak na przykład są wśród chadeków, są bardzo wspólnotowi, dlatego że szacunek dla człowieka, dla budowania pokoju, to jest bardzo konserwatywna wartość, prawda? Poszanowanie prawa, to jest bardzo konserwatywna wartość. Także ja nie nazywałabym PiS-u w ogóle partią konserwatywną. To nie chodzi o to, że konserwatyści mogą mieć więcej głosów, populiści mogą mieć więcej głosów, nazywajmy rzeczy po imieniu. I to jest coś niebezpiecznego. I tutaj to nie jest abstrakcja jakaś. Jeżeli my w Polsce dopuścimy do tego, że więcej antyeuropejczyków, ludzi nieszanujących prawo, niekompetentnych tak samo, nieznoszących tej Unii Europejskiej, naprawdę wspólnoty zagraniczników, wejdzie do Parlamentu Europejskiego, to my zepsujemy Unię Europejską. A myśli pani, że jest możliwy taki scenariusz a propos Europejskiej Partii Ludowej, że to Donald Tusk będzie jej szefem w przyszłości? Nie wiem, ja myślę, że na razie nie mamy co snuć takich przypuszczeń, ale był taki czas, że myśmy w Unii Europejskiej, my Polacy, odgrywaliśmy niezwykle ważną rolę, prawda? To nie ma co dużo... No, Tusk dalej szefem Rady Europejskiej, dalej odgrywamy. No nie, ale dlatego, że został wybrany i choć PiS usiłował go zastąpić Jackiem Sariusz-Wolskim, to do dziś jest wspominane jako jeden z lepszych dowcipów w polityce europejskiej. PiS usiłował go usunąć z tej funkcji, mu się oczywiście nie udało, słynne 20... Ale Jerzy Buzek był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Elżbieta Bieńkowska ma największe portfolio z wszystkich komisarzy. My odgrywamy dzięki temu, że jeszcze z nominacji sprzed PiS-u mamy tych doskonałych polityków, którzy zajmują się ważne bardzo pozycje w Unii Europejskiej, w instytucjach europejskich. Ale na nas się oczekuje, że my w dalszym ciągu będziemy tę Unię budowali. Dobrze, ale co z tym Tuskiem? Co zrobi? Ja uważam, że to nie ma co spekulować, co zrobi Tusk, tylko my się musimy zmobilizować, każdy obywatel, żeby do Parlamentu Europejskiego wysłać bardzo dobrą ekipę. Ale od tego będzie zależało, czy my mamy szansę, żeby, tak pokazuje na ten parlament, który tu za nami, ja tutaj gdzieś siedzę mniej więcej, od tego będzie zależało, jakie funkcje my będziemy zajmować. Bo jeżeli my nie wybierzemy, jeżeli wzmocnimy tą prawą stronę w Parlamencie Europejskim, szacunek do Polaków bardzo spadnie wtedy. Zadam inne pytanie, ale czy na przykład powinien pani zdaniem po końcu zakończeniu kadencji kandydować na prezydenta Polski? Ja myślę, że Donald Tusk jest byłby dobrym prezydentem? Donald Tusk jest tak wybitną postacią, że jest wiele funkcji, które on by wybitnie dobrze sprawował. Ja absolutnie mam wielką nadzieję, że on po tym, jak znakomitym jest przewodniczącym Rady Europejskiej i jakim ogromnym szacunkiem go traktują najważniejsi politycy, i to nie tylko w Europie, ale na świecie, że on zaangażuje się potem w politykę w Polsce, która jest również polityką europejską, prawda? On pozostanie na bardzo wysokim poziomie polityki europejskiej i myślę, że tak samo zaangażuje się w politykę polską, bo wybitnych postaci zawsze potrzebujemy nie ma ich za dużo. To, co zrobi Donald Tusk, to będziemy uważnie śledzić, już teraz uważnie śledzimy. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo Państwa i moim gościem dzisiaj była Róża Thun, europosłanka Platformy Obywatelskiej. Ja nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na jutro na Rzecz o Polityce w imieniu Zuzanny Dąbrowskiej. Do zobaczenia.